Hej, z tej strony Grustu i wracamy do naszego wspaniałego świata w Kenshi. Jesteśmy w sumie już w tym miejscu. Wypadałoby w takim razie ruszyć na ziemię kanibali, takim jak mieliśmy. Ach, coś się dzieje. Dobra, już skończyli walczyć z tym czymś, więc nieważne. W takim razie ruszamy w głąb tych ziem. Tu już jest jakiś budynek. Zwiedzimy, cóż to tam jest. I po kolei będziemy starać się wyplenić do zera czyhających tutaj kanibali. No, tak jak mówiłem, pojawiają się dosyć blisko, są agresywni i niszczą to, co Święta Nacja próbuje zrobić dla ludzkości, czyli ją uzdrowić od technologii. A jak wiemy, kanibalizm nie jest to rzecz powiązana z tym, żeby żyło się ludziom dobrze. Bo cóż to za przyjemność życia, jeśli ktoś nas chce zjeść, prawda? Więc trzeba załatwić, zdusić ten problem w zarodku, więc w takim razie trzeba sprawdzić te ziemię. Kiedyś to była całkiem przyjemna nacja, póki nie zaczęła zjadać no właśnie ludzi. Więc musimy zbadać tą sytuację i głównych antagonistów w sumie załatwić. O, tu jest kolejny jakiś budynek, który... A, jest kolejnym Flotsam Ninjas, więc zostawiamy ich. I ruszymy chyba w głąb tego rejonu. Wiem przynajmniej, że oni tutaj są jakby granicą, która pilnuje, żeby może kanibale się nie rozrastali aż tak. O, już jakąś wioskę widzę w oddali, więc no, zbadamy ją. Sprawdzimy, co nas tam czeka. No, czeka nas pewnie tam jakaś zagłada, no bo już raczej nie wątpię, żeby to było kolejne jakieś bardzo pozytywne miejsce dla naszych ludzi. Skoro tam były punkty już takie bardziej zwiadowcze, prawda? I już faktycznie widzę jakieś domostwa. I widzę, że już tutaj są. I chyba mamy... wow! Sporo. Sporo przeciwników. O, widzimy tu właśnie kanibalkę i kilku kanibali, którzy no... podali komuś pomocną dłoń, a ona spoczęła na szaszłyku. Więc będzie dosyć... spora wioska do oczyszczenia. Tak, z tego co tu widzę, jest ich naprawdę sporo. A nas jest tylko czwórka. No zobaczymy. Najwyżej trzeba będzie wycofać się na wyżej upatrzone pozycje. Na razie nasi ludzie muszą się w miarę rozstawić. Inteligentnie, że tak to ujmę. Żeby było w miarę. Niech oni biegną na nas, tak? Gdyż wątpię, by wszyscy ruszyli naraz. A nasi ludzie zaczną właśnie ostrzeliwać przeciwników. O to chodzi właśnie, żeby oni spierali swoimi bełtami naszych tutaj wojowników, którzy używają właśnie umiejętności, by skupić przeciwnika na sobie. No i widzę, że już jeden się zaatakował naszych strzelców. Trzeba będzie go odpychać. A nasi ludzie muszą zająć się tutejszą gromadą. I już widzę, że będzie ciężko. Trzeba będzie podzielić tych nicponi, żeby atakowali każdy innego. Tym bardziej, że oni się zbliżają do nas. A to nie jest dobrze. Trzeba wycofać troszkę naszych ludzi i strzelać dalej. W takim razie, Khalid musi zostać tu tak jak został, a my musimy pomóc naszym towarzyszom. Zaatakować. Oj, 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 oj. Wow, werwał, dobra. Okej, dobra, przybieg już, już się robi troszkę mniej przyjemnie. Ale dobrze, już nam stu... Ojojoj, nie, w żadnym wypadku, ty się musisz cofnąć. I strzelać dalej, dobra. Teraz tak, ty strzelaj w tego, ty strzelaj w tego. Pięknie, zdjęty. Oj, ten jak zaszarżował obydle i jeszcze z tym wielkim, ciężkim bronią, mieczem, ciężko nazwać. Dobra, ale coś tam ściągamy ich, więc jest okej. Khalid, co ty robisz? Khalid tutaj dalej walczy dzielnie, więc bardzo dobrze. Zobaczmy dalszą sytuację. Okej, widzę, że tutaj musimy się chyba przesunąć troszeczkę. I przyładować broń. Oj, mocniejsi tutaj podeszli, ale nasz tutaj helm daje sobie nawet radę. Więc tragedii nie ma. Oj, oj, oj. A, cofaj się. Tu coś poleciało. Aha, no tak, dobrze widziałem, że ręka, hehe. Dobra, odsunąć się i napierdzielać dalej. Dobra, dostał. Tutaj już. Jeszcze tu silniejsi są. Ci w zbrojach są silniejsi. Nie powiem, że nie. Ciężej jest ich pokonać. To jest z pewnością. Zobaczmy nasz Khalid, jak sobie daje radę. No. Ma chłopak problemy, ale jeszcze sobie daje radę.
Tu, no, widzę, że tutaj jest duży problem, bo jest sporo przeciwników, którzy męczą nas przeokrutnie. Ja postaram się jakoś tutaj zadziałać, pomóc naszymi strzelcami, choć trochę. Dobra, tutaj udało się, już kolejny padł, a ten chyba nawet nie ma ręki. Kuźba, on nie ma ręki, ale dalej twardo się trzyma. No, to jest bardzo przykra sprawa. Ale okej, okay, już powoli padają, już powoli padają. Więc powinniśmy już powoli ułatwić ich. Helm, podlecz się trochę. Ojej, podbiegł do nas. Dobra, powinien go zaściągnąć. Dobra, podlecz się jeszcze. Trochę się wycofaj i pomóż załatwić tego bydlaka. Dobra, to już go powinno położyć w miarę szybko. No właśnie, widzicie, też są dosyć sprawni w używaniu swoich broni. My musimy w takim razie zacząć strzelać w innego, żeby nie robić krzywdy naszemu towarzyszowi. Teraz tak, panowie ci co mogą, niech się podleczą. Helmie, ty musisz zobaczyć, co oni tu mieli. No właśnie, mają to, więc zabieramy im. I właśnie, znaczy headloper, ojej. Znaczy głów, świetnie. Mocna broń. Ale oczywiście zbierzemy sobie, o, właśnie te przepisy, żeby później sprawdzić, czy jesteśmy w stanie coś z nich wyczytać i dowiedzieć się, bo jednak oni trochę są rozwinięci. Może nie jest tak potężni jak inne państwa, ale no, mają jakieś rzeczy i zdolności, jeśli potrafią wykuwać bronie i zbroje, tak? To trzeba przyznać, że widocznie coś potrafią. Dobra, tutaj się podleczyliśmy. Khalid, też się podlecz. Ech, dobra, panowie, może już tak nie strzelajcie. Może z tej strony podejdźcie po prostu. A my spróbujemy zaraz załatwić tutaj pozostałych. Więc tak, ci. Zaraz trzeba ich obszukać. Zebrać im większość tych rzeczy. O, złapane na kradzież. Dawaj to, kuźwa. No nie chcę dać tego, no. Ale może inne rzeczy zabierzemy. Bo nawet używali ciężkich, mięsnych tych. Ojej, komuś łapę urwało. No i bardzo dobrze. Przynajmniej nie będzie już chciał tą ręką jeść mięsa ludzkiego. Okej, zobaczmy, jak to wygląda dalej sytuacja. No jeszcze sporo przeciwników, ale... nasi strzelcy... Dobra, chyba udało nam się większość tutaj zniszczyć. Zrobimy przymusowy odpoczynek niektórym z naszych ludzi. Ojojojoj, Helm, wstawaj, bo ci zaraz podniesie ktoś. No właśnie, to jest ten problem, że jak będziemy leżeć, a nie przypilnujemy, to zaczną do nas. Wow, ho, 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 ho. Zaczynają przybiegać do nas. A my mamy jeszcze trochę bełtów, czy. No jeszcze mamy, więc. Trzeba poczekać. Dobra, padł. Jest szybki odpoczynek dla naszych ludzi. Tu jak ktoś będzie biegł, to jeszcze niech sobie chłopaki postrzelają. O, tu możesz zająć się tym. Jak porusza się z bliska. Oj, wstają wszyscy powoli. Więc trzeba się zająć nimi. Troszkę odpoczną nasi ludzie. Troszkę będą musieli powalczyć. Raczej powinniśmy sobie dać radę. No ale co chwilę trzeba będzie wstawać. O, już proszę bardzo, do tego biegnie. Dobra. W takim razie trzeba go szybko znokautować. Pięknie. Teraz możecie, panowie, znowu szybki odpoczynek. Dobra. Ty możesz załatwić tego... Tutaj skradającego się czołgistę, więc możesz od razu go załatwić. Tutaj widzę, że kolejni chyba się przebiegają, bo widzę, że tu już dobra. Jeszcze ten leży. No dobra, widzę, że trzeba będzie jednak wstać. O, już biegną do nas tutaj, więc od razu wsta... Ojej, przybiegli następni, niedobrze. Ale okej, jakoś powinniśmy sobie dać radę z nimi. Oni chyba są dosyć mocno już wykończeni. Ten jest świeżynka. Na szczęście wolno bije z tej broni. Okej, ładnie, dostają. Trzeba będzie ich ubić. No jednak mają ludzi, którzy potrafią tu przyjść i nam zrobić krzywdę. To jakoś mnie mocno nie dziwi. I boją dosyć mocno w dużych ich ilościach. Tutaj widzę, że już jest przejście na broń drugą. Bardzo dobrze. Tu możecie, panowie, podejść i załatwić ich. No widzę, że nie chcą zbytnio. Kogo wy jeszcze strzelacie? Ktoś tam jeszcze biegnie? Nie. Wrócić, wrócić, wrócić. No, panowie, wrócić tu. I nie tak. Tego. Jak możecie to obtłuczyć z broni. A my zobaczmy, co robi Helm. Helm stoi. Dobra, Helm, wracaj. Ty musisz znowu odpocząć.
wykorzystamy tą sytuację. Dobra, oni tam dobiją następnego. O, mocno się trzymał chłopak. Kalid, zobaczmy, czy on miał przy sobie. Miał, więc od razu to, co możemy, zabierzemy od razu. Znaczy, nie będzie tego jakoś dużo. Okej, kolejne zebrane. Nie wiem, czy oni tutaj coś jeszcze mieli. O, tu jeszcze kolejny przepis. No, zbieramy te przepisy, są nam potrzebne, żebyśmy mogli zbadać ich kulturę. Dlaczego oni stali się tacy, tak? To jest główny aspekt nasz. Co wy tutaj próbujecie strzelać? Dobra, wiecie co? Darujcie sobie to strzelanie, nie ma sensu najmniejszego. Możecie tu pójść. Nie. Macie tutaj być. Ty możesz, Kat, w sumie też odpocząć chwilę. Jesteś zdrów jak ryba. No i przydałoby się, żeby nasz Helm i Kalit odpoczęli, bo najbardziej oberwali z naszej tutaj kurki. Dobra, tu już mamy dwóch ludzi na full zdrowych. Kat też już jest zdrowy. No, Kalit musi odpocząć. My przyjrzymy sobie teraz do końca to miejsce. Tu widzę, jakieś rzeczy są. Ja sprawdzimy. O, proszę bardzo, coś tu mieli. Mięso smażone. Raczej nie będę go brał. To raczej mi pachnie typowo bandyterką kanibalistyczną, nie? Dobra, Kalit, musisz wstać, bo tu ludzie... Shit, coś nie... Nie podumaliśmy. Więc trzeba go uwolnić, naszego towarzysza. No, dawajcie, uwolnijcie go. Bo go kuźwa zamkną w klatce. O ja pierdziele. Dobra, uwolnił się. Dobra, teraz jesteśmy w gorszej dupie niż byliśmy wcześniej, bo wpadliśmy w duży tłum przeciwników. Nie było to dobrym pomysłem, no ale mam nadzieję, że jakoś się tu uratujemy. Dobra, naszych strzelców ja muszę wycofać do tyłu. Nasi strzelcy niech się trochę wycofają. Niech zaczynają strzelać. O shit, dobra. Dobra, muszę im trochę pobiegać. Tutaj nawet, wbiec. Niech zaczną strzelać. Dobra, już jest lepiej. Już zaczynają pracować nad tym. Spróbujmy tych zatrzymać. O, teraz tych. I teraz tak, ty musisz się odsunąć. Ojej. No, niedobrze. Trzeba troszkę lawirować nim. Jeśli mamy to w miarę ich wytrzymać. O, kolejny wchodzi z atakiem cięższym, więc trzeba się znowu wycofać. Trzeba sprawdzić, co on ma tu za broń, bo on ma dosyć, że tak powiem, bardzo ładną broń. Błyszczącą wręcz. Dobra, trzeba się wycofać naszym wojakiem, podleczyć go. Okej, dobiegł już tutaj nasz kolejny wojownik. Bardzo dobrze, nasi ludzie się podleczą. A wy możecie zająć się tymi. Więc ja na razie ci ręcz wyłączę i wróć się tu, Helmie. Sprawdź, cóż to on miał za broń. On używał, wow, jakiegoś Pride Spiked Mace. Weźmiemy, no to co prawda to jest broń, która raczej nie będzie używana u nas, ale będzie to na pewno jakieś trofeum dla naszych ludzi. Teraz tak, tobie też na razie wyłączę ranged i ty pobiegniesz tutaj. Sprawdzisz, czy ktoś jeszcze miał właśnie te adnotacje całe. Teraz tak, wszyscy razem tu w jednym miejscu poproszę, bo już kolejni biegną. Możecie to się podleczyć na maksa. No i zaczynamy kolejną walkę. O, mocni, denerwujący przeciwnicy. Na szczęście w miarę wyszkoleni ma nasi wojownicy. Tylko teraz tak, spokojnie, bez większych ekscesów. Bo mamy trochę teraz rannych ludzi. A to wciąż jest dopiero pierwsza wioska. Ten klient wygląda na takiego, który musi się położyć. Więc trzeba podobijać. O, kolejny dobiegł. Dobra, leży. To jest wolny, ale lepiej, żeby go też szybko położyć. Okej. Więc panowie, jak możecie, to bijcie go jak najszybciej. Bardzo ładnie. I tu kolejni jeszcze się pojawiają. Dobra, tych powinniśmy raczej dać radę ściągnąć. Uła! Ścieknęło mocno. Dobra, ubijcie go. No tu już widzę, następni przybiegają. Piękny strzał, jeden shot i leży. Ten też zaraz powinien się położyć. Trzeba wrócić tu na środek. Podleczyć się. O, tutaj jeszcze jeden jest. To proszę go dobić. Tego czołgistę da wrócić. Tu jeszcze jeden czołgista, więc też możecie go zaraz pojechać. Dobra, któryś jeszcze się gdzieś... O, tutaj jeszcze się pojawi jakiś. Dobra. O, wstaje kolejny.
Więc go od razu pojechać. Teraz tak. Ja musiałbym zobaczyć. Aha, tu jest jeszcze kilku, więc wszyscy niech tu przybiegną. I zajmą się tymi. Próbujemy przy tym miejscu odpocząć. Powinni nasi ludzie to raczej w miarę szybko położyć. Dobra, jeszcze zostało dwóch. Trochę przynajmniej nasi ludzie też powalczą z bliska, poćwiczą. Dobrze, wrócić tu. Korzystamy z tego elementu, żeby odpocząć. Teraz tak, wszyscy po kolei do łóżek. Musimy dać im trochę odpocząć. Ja wiem, że to jest niebezpieczny teren teraz. Ale na tą chwilę oni muszą trochę nam odpocząć. Ja obserwuję, na razie nie widzę, żeby ktoś wstawał i się ruszał. Przeciwników, przepraszam, w naszą stronę, więc raczej mamy tą chwilę, żeby odsapnąć, zanim będziemy mogli coś robić dalej. Tym bardziej możemy sprawdzić, którzy nasi ludzie już są zdrowi. Jeszcze w sumie chwilę, więc poczekajmy. Dobra, o nie, no tak czułem właśnie, bydlak śmierdziel. Dobra, panowie, ukatrupić to. No, come on! Wy tego. Dobra. Szybko ubij go. Dobra, dostał. Shit, dobra. Trzeba go uwolnić. Griffin został zamknięty. Dobra, picklock. Nie wiem, czy to jest dobry motyw. Dobra, reszta jakoś tam ogarnie sprawę. Dobra. Teraz set free. No. Ma przy sobie bronię? Ma. Dobra, nie zdążyli mu zabrać ich. Dobra, rozwalmy to tutaj, co zostało. Tutaj, co jakieś resztki jeszcze latają. Tutaj dobiegają następni. Ale oni chyba byli ranni. Więc teraz powinni być też uwaleni. Dobra, panowie, wracamy do punktu tutaj. Odleczyć się. Dobra, kto jeszcze musi odpocząć? Ty nie musisz odpoczywać. Ty mógłbyś jeszcze chwilę odpocząć. I również ty. I ty też. Dobra, chwilę odczekamy, dosłownie chwilę. Dobra, ten już jest zdrowy. Zdrowy. I ten już też powinien być zdrowy. Dobra, mamy zdrowych ludzi. Zobaczmy, jak to wygląda ta sytuacja w tej wiosce. 10 niby jeszcze ludzi może tu jeszcze żyć lub udawać, że żyje. Tym bardziej, że jeszcze... O! Big Thing sobie biegnie. To jeszcze jakaś wersja small. Trzeba będzie to uwalić. Poczuły zapach mięsa ludzkiego i przybiegło od razu towarzystwo. Ale wydaje się, że chyba wszystko, co mogłem, zostało tu zanihilowane. Jeszcze możemy sprawdzić ten drugi dom. W sumie nie zdążyłem dobić do każdego. Walka zaczęła się. Tu chyba już patrzyłem. A nie, tak nie, jeszcze jest złoto nie zebrane. Niby zebrał więcej innych rzeczy. Bo to nie ma sensu. Zresztą gotówki nam... Mamy spory zapas. Możemy najwyżej zabrać... ktoś tutaj wstał sobie. Jeszcze raz, bo ja muszę zebrać... U jednej osoby mieć te przynajmniej... Wszystkie te dokumenty. Więc dajcie mi te dokumenty. Dobrze. No i co? Udało nam się. Jedna wioska powinna być przynajmniej dobrze spacyfikowana. Raczej nie powinni atakować innych. Po takich stratach. A jeśli taka jedna wioska jest dosyć trudna do pokonania, to... Wyobrażam sobie, jak duże to państwo musi być. Skoro te tereny są tak objęte ostrożnie. No ale trzeba ruszać dalej, więc będziemy biec w główne tereny. Zobaczymy, co nas tam będzie czekało, więc ruszajmy w drogę. Jesteśmy blisko właśnie Floodlands. Nie kojarzę, żebyśmy to widzieli wcześniej, ale tu jest jakaś podniszczona baza. Jest centrum naukowe, tak jak zwykle, i prowadzi do niej zniszczony most. To akurat rozpadało się. Ale pójdziemy, to zbadamy. Okazji, jak jesteśmy tutaj, dowiemy się, co tu ciekawego jest. Na pewno będzie to miejsce bardziej gościnne dla nas niż puste ostępy ziem kanibali. A zobaczymy, co nas tu czeka. Jak na razie jest dosyć pusto. Spróbujmy tu wejść. Okej. Okay. Dosyć dziwna sprawa. Rzeczy prowadzą na górę. Ale w taki sposób? Dobra, zbierzemy część tych rzeczy. No i co? I będziemy zaraz chodzić na górę. Obstawiam, że na górze będzie... No właśnie. Na górze jest pułapka. W
Ktoś zainteresowany tym wchodziłby i zbierał po kolei to wszystko, ażby trafił właśnie na leże kanibali, czyli przejęli tą placówkę. Lub to była kiedyś ich placówka, ale coś się im stało, że zmienili się w ludożerców. Trzeba będzie to miejsce oczyścić. W tym razie, no co, wpadamy tutaj na górę. Nie są chętni walczyć? Dzień dobry. Są chętni walczyć. Dobrze, schodzimy niżej. Myślę, że nawet przed budynek, z przyczyn oczywistych, będzie nam łatwiej walczyć w takim miejscu. Trochę odsuńmy naszych ludzi, strzelców na bok. Niech oni strzelają. Uj, tu zaraz dostaniemy szota. No właśnie, podleczyć się proszę. Ty strzelaj w tego. Zbliżają kolejne pociski. Dobra, musimy powalczyć z bliska, widzę. Gdzie się uda, to trzeba będzie z bliska powalczyć, ale widzę, że strzelcy jednak muszą się odsunąć. Oni nie są przystosowani do takich walk z bliska. Mogą walczyć, ale na słabszych przeciwników. Na razie muszą dać sobie radę jakoś w ten sposób. Tu już widzę, trzeba się odsunąć, się podleczyć. Tego strzel. No nie, ty nie masz używać broni na walki z dystansu. Znaczy z bliska, tylko z dystansu. Bo dystans liczy się dystans, tak dalej. Dobra, tego jakbyście mogli zdjąć, bo on dużo życia nie ma. Dobra, może troszkę go z bliska pouderzać. On nie będzie raczej zbytnio dobrze się bronił. A zaoszczędzimy kilka strzał, nie? Raczej bełtów w tym wypadku. Oj, cofajmy się. Dobra, zmieniamy się do walki znowu. Okej, dwóch położyli, mogą strzelać dalej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja u naszych głównych wojowników. Okej, Kalin bardzo dobrze sobie radzi, widzę. Spokojnie. Helm, no Helm troszkę gorzej widzę, troszkę już oberwał. Ale jak na razie sobie nawet spisuje się nawet całkiem znośnie. Więc chłopak powinien dać sobie tutaj radę. Dobra, jeden się przeciwnik obudził, żeby biec na naszych strzelców, a raczej powinni go zblokować tymi strzałami. Oj, chyba Helm musisz pomóc tutaj. Bo jak oni zaczną tutaj w niego napierdzielać, a on zdąży do nich dobiegnąć i może ściąć. A tego byśmy nie chcieli, żeby byli ścięci. Och, trochę dostajemy. Dobra, Kalid, jak to wygląda sytuacja u ciebie? Okej, nie jest taka tragedia. Wow, ale się rzuca już z tą bronią, już teraz fajniejsze animacje robi. Trochę przyspieszymy to dzieło zniszczenia. Dobra, tu już widzę, że chłopaki też już w miarę ogarnęli sytuację. Kogo ty strzelasz, kolego? Dobra, wiecie co? Jak on tak strzela, bo strzela, to niech on podejdzie lepiej tu postrzelać. A się wyłączy mu nawet range'a, żeby zaoszczędzić trochę amunicji. To samo zrobimy, Kat. Chodź tutaj. Griffin znaczy się, chodź tutaj. Boże, wracajcie, gdzie wy mi się rozbiegacie? Nic po nie jedne. Medic, leczyć się. Bo poranieni wszyscy. No, właśnie, trafił. Ale okej. Tych powinni sobie dać radę uwalić, ale Griffin, nie strzelamy na razie. Na razie macie się ładnie wszyscy podleczyć. Więc czekamy, niech opatrują swoich ludzi. Więc injuries raczej nikt nie musi. Dobra. Teraz trzeba przejrzeć tutaj te spore ilości przeciwnika leżące, żeby pozyskać znowu, zobaczyć, czy mają te materiały. Mają jakieś materiały, więc trzeba będzie to podnosić. Tu już jakieś lepsze miał. Okej. No, schowajmy. Okej, widzę, że tu jeden jakiś jest czołgista. Więc niech on ich załatwi. Nawet kilku tutaj jeszcze. Powiem wam, że jak na takich kanibali dosyć wytrzymali. Dobra, wróćcie, bo tu jeszcze miałem przeszukać pozostałych. O, tu jeszcze miał coś. I jeszcze. O, tu jeden wstał, dobra. Już nie, już leży. Ale też mu to zabierzemy. Dobra, panowie. Teraz wejdziemy wyżej zobaczyć. Wątpię, żeby to przybiegli wszyscy. Nie wiemy, co jest na samej górze, tak? Tutaj wydaje się, że już wszystko byłoby. I zobaczmy tą górę. Najmniej przyjemna sprawa do sprawdzenia. Klatki, gdzie trzymają krzyczących ludzi, którzy nie chcą być zjedzeni, a będą przyszłym posiłkiem pewnie. A, zobaczymy przynajmniej, czy oni tutaj coś jeszcze zostawili.
Coś otwartego, coś zamkniętego. Trochę pieniędzy. O, Armored Rack Specialist, to zawsze można sprzedać. Aż jestem w szoku, że mają taką jakość jakiegoś ciucha. O, tutaj coś mają. Ale szodi, no to już mniej. Zobaczmy jeszcze tutaj, co zostało. O, księga, dobrze. Tu. Nic. No, tu jeszcze coś zamknięte. Zobaczmy, kolejna księga. No dobra, zostało nam jeszcze. Sporo mają tu pozamykanych. Chyba to są rzeczy, które zostały z zamierzchłych czasów. Wow! Faktycznie, Masterwork nawet. No proszę bardzo. High grade'y. No powiem wam, że jestem w szoku, że takie rzeczy tu jeszcze mają. Pytanie teraz tylko, czy to są rzeczy, które zostały z lat tylu, zanim stali się kim się stali, czy może to są po prostu. Bardzo ładna broń. Zaraz komuś się damy. Temu strzelcowi. Czy to są po prostu pozostałości z ludzi tych, którzy zjedli, akurat mieli lepsze rzeczy. Zobaczmy, który z naszych wojowników strzelców raczej ma lepszy crossbow. 73-70. Dobra, Kat, będziesz miał lepszą broń. Tak mi się wydaje, że lepszą. To jest 22-34, a to ma 34-53. Bardzo dobre ulepszenie broni, która używa nadal wersji zwykłych boltów, czyli bełtów tak zwanych. Bardzo dobrze. Kat, pokaż mi, jaki ty masz rodzaj broni. Kat, pokaż mi, czy ty masz high grade. Masz specialist. Dobra, więc mamy już ulepszone strzelectwo naszych ludzi. A tu jeden klient przyszedł i sobie odpoczywa. Niesłychane. Trzeba będzie mu zaraz wytłumaczyć, że tak się nie robi. Okej, co wy tu jeszcze biegacie? Jeszcze kogoś chcecie ubić? Dobra, zobaczę, co będziecie chcieli jeszcze ubić. Jestem ciekaw, gdzie usłyszeliście. Wow! Dobra, już wiem, gdzie przynajmniej usłyszeli to. Dobra, podleczyć się. Tu jeszcze kilku, co prawda, się porusza. Griffin, co ty robisz? Griffin gdzieś tam pobiegł, on się przestraszył chyba i uciekł. Trzeba go znowu postawić do pionu. Panowie, medic. I teraz tak, ze względu, że no, bezpieczniej będzie nawet tutaj w tym leżu, więc wszystkich wyślemy na krótki odpoczynek. I raczej nie powinno być z tym problemu. Jak ktoś się pojawi, to powinniśmy w miarę szybko się wybudzić, bo raczej nie ma aż tak dużo tu przeciwników. I wy tam na dole walczycie. LOL? Skąd tu się wziął Drifter? No dobra. Niech sobie tam próbuje. No, chodzi o to, że tak, na przykład nasz Khalid już może usiąść i odpocząć. Dzięki czemu może pilnować resztę towarzyszy, żeby odpoczęła. A jak tam dalej się napierdzielają, to się napierdzielają. Dobra. Kolejny już może odpocząć. Kat już też może usiąść, już wypoczął. I jeszcze chwilę i będzie nawet zdrowy i helm. Dobra, mamy wszystkich naszych wojaków zdrowych. Możemy wrócić na dół i zobaczyć, co tu się właśnie dzieje. I pomóc tu przy okazji. No, come on, ubić to. No, i teraz tak, wszyscy, medic. Niech wie, że światło okrana jest nawet dla szeków. Choć nienawidzą oni nas. No okej, podleczyliśmy ją. Powinna być wdzięczna, chociaż nie wiem, chyba że ją chcieli tu sprowadzić, żeby ją zjeść, więc uratowaliśmy ją przed śmiercią z rąk kanibali. Więc teraz może ona bezpiecznie sobie stąd wyjść, chociaż widać, że ciężko to będzie dla niej przyprawa. Ktoś tutaj się rusza. Myślę, że trzeba mu pomóc, by przestał się ruszać. Tu jeszcze kilku wstało. Na szczęście nie są na tyle mocni. Są poranieni. Powinni ładnie się zaraz położyć. Świetnie, kolejni ubici. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. 28 na 33. No nie wszyscy są żywi, że tak to ujmę. Są pokonani. Czasem będzie tu trzeba wrócić i sprawdzić, czy będą leżeć tak, jak leżą. No, a my będziemy musieli ruszyć w głąb tego kraju, więc trzeba będzie ruszyć w te rejony. No i sprawdzimy tutaj tą część, jak udało nam się już tutaj ten kawałek zbadać w miarę. Poruszymy po prostu te rejony. No, więc jeszcze sporo rzeczy do biegania i sprawdzania. No ale na dzisiaj to będzie wszystko, więc trzymajcie się i do zobaczyska.